Drugie zapowiedzenie, bo wczoraj dałem kobietom szczała. Podałem ten przykład o spirali, bo mi piszecie, żeby wśród do uszu dzieci wszystkie, ile je tam na spirali. No to ja mówię, kobiety, stop. Ile razy miałeś miesiączkę, razy 12, razy lata i godzice prawie, wypisz imiona. Ale w żadnym wymiarze nie biję tu w żadną niewiastę, bo pewne rzeczy muszę mówić precyzyjnie i bardzo nieraz boleśnie, konkretnie. Tak to napiszecie mi jedno hasełeczko i myśli, że sprawa załatwiona. Nie. Stań w prawdzie, policz. Bóg nikogo nie potępia. 25 tom to nas rozsadzi wewnętrznie, orędzi. Czytam teraz, aby uspokoić te wszystkie panie, które z tego powodu cierpią. Totalna nieświadomość, zmuszanie przez lekarzy, zmuszanie przez mężów, dzieci, to te dramaty wasze znam. Pierwszą pokusą, jaka zagraża twojej duszy, jest ta, że ja, Bóg, miłuję sprawiedliwych, a grzesznikami pogardzam. To jest pokusa. Nagrzeszyliśmy i nie mam, nie Boga nie pójdę. Nie, to jest myślenie szatana. Popełniwszy grzech, choćby najmniejszy, szukasz winy w sobie, wymierzasz sobie sprawiedliwość, lękając się, że nie patrzę już na ciebie z miłością i że nie ma, i że nie masz we mnie pomocy. To jest pycha. Zwracanie się ku samemu sobie zawsze jest odwracaniem się od Boga. I Pan Jezus mówi tak, ja chcę odwrócić to błędne koło, które donikąd prowadzi. Użalanie się nad własną grzesznością nie prowadzi do powstania z niego, ale do zniechęcenia. Masz problem, zabiłaś tyle dzieci, wypisz nazwiska, imiona, tylko imiona, ja ci ochrzczę, jesteś wolna, jasne? Nie stosujcie półśrodków, niech mi ksiądz ochrzci dzieci, które zabiłam spiralą, wiodło Duch Święty. Od kiedy nosiłaś pyk, pyk, szybko trzeba to wypluć z siebie i uwierzyć w Boże miłosierdzie. Sprawa załatwiona. Jakakolwiek byłaby twoja myśl, nie będzie pocieszeniem. Jeśli zatrzymasz ją przy sobie i będziesz rozważać twoją słabość, jej przyczyny, jej następstwa, jej istotę, to strata czasu, bo grzech zwalcza się łaską, a nie rozumem. Ty nie potrafisz go pokonać, chodzi o grzech. Ja potrafię, mówi Bóg. Zamiast więc pozostać myślami w upadku, znieść wzrok ku temu, który ma moc uwolnić cię od wszelkiego zła. Jego zachód wybił konfesjonał na to miejsce miliony form okultyzmu. Rozumiecie? Bo trzeba przestrzeń żywotną czymś zapchać. Swoją pokusę zamień na modlitwę, odbierając sobie prawo do rozmyślania o sobie. Rewelacja. Zamiast więc myśleć, wciąż zawodzę, nie ma dla mnie nadziei, pomyśl, Bóg jest miłosierny i może wszystko. W Jego mocy jest uwolnienie mnie od tego ciężaru, a skoro ja nie mam zadowolenia w moich upadkach, ale zasmucają mnie śmiertelnie, wyrzekam się ich i zdaję na łaskę miłosiernego Boga. I teraz jest natura Boga. Tu fragment, który kiedyś fundament, będzie w książce fundament. Rozmyślaj teraz o istocie mojego miłosierdzia. Co oznacza, że jestem miłosierny? Prośba świętego, aby ukazał ci głębię mojego miłosierdzia. Jeśli jestem miłosierdziem, to twoja szczęśliwa godzina, bo znalazłaś tego, który pragnie wciąż przebaczać. Miłosierdzie jest miłością, która biegnie na pomoc. Bóg nie zostawia grzesznika, dzieci. Jestem tym, który zawsze szuka najmiłosierniejszych rozwiązań. Dążę do uzdrowienia, uleczenia, uwolnienia duszy. Szukam pretekstu, aby pomagać. Te dzieci, Bóg w miłosierdziu szuka pretekstu, żeby, moi drodzy, przebaczać. Szukam woli, aby wyjść jej na spotkanie, w
Wy też musicie swoim wnętrzem się na Boga otworzyć. Tylko chcecie słyszeć, że Bóg jest miłosierny i do domu wszyscy idziemy, a swoje robimy, a żaden nie wiedzi. Co by to? Jakuba Bogu tak Bogowie. Moje miłosierdzie oznacza, że w moim spojrzeniu na Ciebie już nie tego, co Cię usprawiedliwia. Nie tego, co Cię pograża. Wspomnij na wszystkie akty opisane w Ewangelii. I musimy być prawdziwi. Twoja nędza, mój Bóg, nie ma granic, ale moje miłosierdzie przewyższa ją nieskończenie. Uchwyćcie tego, co wznosi ku górze. Tyle moich dopowiedzeń. To Panią Koreb, żeby się w mojej teczce znalazło na wyjazd, żeby nie zapomniał. Więc wypowiedziałem dwa punkty o mszy świętej i o Bożym miłosierdziu, żebyście nie patrzyli na mnie jak na kata. Natomiast na ambonie dzieci muszę być gromem. A resztę to już Bóg umie rozpalić, naprowadzić. Dziś dopowiedziałem tej ukochanej niewieście, żeby zrozumiała, że Bóg ją niesłychanie kocha.